Nowe informacje z polskich dróg. Nie udało się uratować 32-letniego mężczyzny, który w miejscowości Lasy w Lubelskie z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło w niedzielę 16 czerwca, około godziny 5:40 w miejscowości Lasy w powiecie kraśnickim, na drodze krajowej nr 19. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący Volkswagenem na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, przejechał przez przydrożny rów i uderzył w drzewo. Aby uwolnić kierowcę z kabiny, strażacy musieli użyć specjalnych narzędzi. Niestety 32-latek kierujący samochodem zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Decyzją prokuratora ciało zmarłego zostało zabezpieczone do badań. Dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.